No dobra, według tego poszukaj dowodów bytności Lilith. Oho. Gdy nadejdą duchy, tarcze i zbroje wtedy nie wystarczą. A te wasze talizmany i gryzmoły w błocie zatrzymają martwych na dłużej? Dobra, ta babka coś chyba ukrywa, przepytajmy ją. Wybrałaś dobry moment na wizytę w Braystagu, podróżniczko. Słychać śpiew osełek i bicie serc. Muzyka w sam raz na taki dzień. Przysłał mnie Donan. Przynajmniej nie jesteś pokutnym rycerzem. Przynajmniej? To my ryzykujemy życiem w obronie tej wioski. Odpuść. Wzgórze spowiła złowieszcza mgła. Wyłaniają się z niej oszalałe duchy. Wkrótce tu będą. Przybywasz pomóc nam je odegnać? Of course! Która tu była. Ach, czyli... to tym była. Z każdą chwilą ten dzień robi się coraz lepszy. Ruszyła wzgórzem na ziemię Airidy. Ale nie idź tam, chyba że chcesz dołączyć do duchów. Lepiej zostań tutaj. Zabiorę cię do Airidy. Wykluczone! Nic mi nie będzie. Donan jej ufa. My też powinniśmy. Daj znać, kiedy będziesz gotowa. Daj znać, kiedy będę gotowa? Zawsze jestem gotowa! Sprawdź, co czai się we mgle i wróć tak szybko, jak zdołasz. Opowiedz mi, Alridzie. Zabij mi głowę, jeśli coś ci się stanie. Albo i coś więcej. Jest legendą. Była wśród druidów, którzy walczyli u boku mego ojca przeciwko Astarotowi. Wychowałem się na opowieściach o jej mądrości i odwadze. Nieźle. Dobrze wiedzieć. Drogi skrywa gęsta mgła. Najszybsza trasa ku wzgórzom biegnie na wschód, przez łukające kopce. Łukające kopce. No dobra. No jak widzicie, to nie jest po drodze, więc lecimy w tą stronę. Dobra, za mną. Tędy chyba nie przejdziemy, co nie? To jest jakaś... to jest jakaś mędrownia. A nie można jak pogadać, chociaż... jakąś... nie mogę tego tutaj zrobić. Szkoda, że nie mogę się teleportować. Ciekawe, czy dałoby radę, żebym się stąd teleportował do na zewnątrz, co nie? Tak ostatnio patrzyłem i się zastanawiam. Co się zastanawiasz, Chodek? Wyglądasz, jakbyś zwiedziła kawał świata. Ojej, byczku! Też mi się to marzy. Pytasz byka, czy strał w lesie? Grałeś w klasyczne Harry Pottera? Nie na streamie. Sama wiesz, jaki jest. Muszę go męczyć, żeby w ogóle pozwalał mi opuścić tę przeklętą twierdzę. Nie za głośno efekty walki? Chyba nie. Generalnie Chodek nie na streamie. Jakby... kurwa, tędy chyba przejścia nie ma. Oho! O, i kolejna buteleczka. Nawet nie wiedziałem, że to odblokowałem. Ale fajnie. Mamy więcej mikstur leczenia. Musimy chyba dołem przejść. No, chyba że... poczekajcie. Kurwa, jak się gorąco tu zrobiło. Myślałem, że może będę miał zasięg na teleportację, ale nie, nie będę miał zasięgu, więc musimy iść naokoło. Chodź, chodź, młodziku. Właśnie, wiesz co? Grałem jako kiedyś za dzieciaczka, ale nigdy nie streamowałem i też nie nagrywałem. Nie powiem, myślałem o tym, żeby kiedyś nagrać, zagrać i albo postreamować. Fajna sprawa. No, to fajne gry, tak też z sentymentem bym do tego podszedł, co nie? Pamiętam, że kiedyś za dzieciaka to nawet... tak bardzo lubiłem Harry'ego Pottera, że nawet pamiętam, że go... nietykalność zyskuje, o kurde, ale zajebiście, że nawet ten... że nawet tam wszystkie sekrety znalazłem, co nie? Więc to akurat kozak, wraz z tym znajdziecie wejście do kopców. Wszystkie karty czarodziejów zdobyłem i to wszystkie sekrety znałem. Pamiętam. Dobra, gdzieś tutaj wejście do kopców powinno być. Może tutaj.
Wygląda jakby miało tutaj zaraz coś być, ale zwalony jest, dobra. Tutaj za to jest jakieś przejście górzyste. Może to być to przejście, chodź, chodź młodzik ciku, poszukamy. Wygląda jak przejście do tych całych łukających kopców. Łebudup! Dolina odejścia, wygląda jak to. Przed nami wejście do kopców. A jednak! Czemu przejście jest zablokowane? Czytałeś książkę? Tak, czytałem. Jedna z nielicznych serii książek, które przeczytałem. Zamknięte, ale widzę jakieś pismo. Jeszcze piąta część mi się nawet podobała, bo fajnie Hogwarts odtworzyli. No i ten najnowszy Hogwarts Legacy też był spoko. O nie, są blisko. Szybko. Dobrze. Ej, ale... Ej, ale... Du gro ani do lanu hrejdu. To pieśń! Ona otworzy nam drogę. Światłości, chroni nas. Nie daj im podejść! Nie daj im podejść, to moja specjalność! Ale jestem masakratorem. Dawaj, pospiesz się, dłużej nie wytrzymam. Łatwo, czarodzieju. Udało się. Coś zakłóca spokój duchów. Coś zakłóca spokój ducha, lepiej się pospieszmy. No dobra, może mogę w sumie tam wejść, ale poczekajcie, wody se naleję. Chyba nikt mnie nie zaatakuje w tym czasie. Nie no, czwórka tak, czwórka to jest drama kodek. To jakby nie ma o czym gadać, czwarta część Harry'ego Pottera gra była najgorsza. Nie no, chyba najnowsza, nie grałem w sumie w te... Potem piątkę grałem, a potem już nie grałem, ale szóstka, siódemka chyba też była strasznie żałosna. Wraz z Jolinem znajdź przejście przez łukające kopce. No, w sumie nie jest to głupi pomysł, mogę pomyśleć o tym chodku, wiesz? I może zagramy w Harry'ego Pottera w sumie. Tak sentymentalnie do tego podejść. Też naruszono spokój zmarłych. Ale ta nieobecność Airidy niepokoi mnie najbardziej. O kurwa. Mocna tunika, dobra, bierzmy. Może być coś fajno. Dobra, idziemy dalej. Halo, mieszka tutaj ktoś w tym wąchocku? Ta komnata. Właśnie tak opisywał ją mój ojciec. No i zablokowana. Znam to miejsce tylko z jego opowieści. Pamiętam, że w stare grałeś bardzo dawno temu i tak niedawno znowu przychodziłeś. Harry Pottery? Kiedy? Ja tego nawet nie pamiętam, Dziąderek. Airida nie zablokowałaby w ten sposób ścieżki umarłych. Duchy powinny krążyć w ziemi bez przeszkód. Lilith? A, Tomb Raider! Drzwi zamknięto ziemną pieczęcią. Myślałem, że cały czas o Harrym Potterze gadamy. Minął coś na ten temat. Kamienie, to o nie chodzi.
Przynieś mi kilka z pobliskich kopców. Chyba dam radę otworzyć przejście. No to w najnowszą Tomb Raidera nie grałem. W ogóle z tych nowych w żadnego nie grałem. Ostatecznie... No piątka jest na pewno lepsza niż czwórka, ale generalnie to już są te nowsze nie mają już takiego klimatu tych pierwszych. No ale piątka jest dużo lepsza niż czwórka. Czwórka to dramat całkowicie... Ten, dobra, musimy tu znaleźć główienka. No to, a pogadajmy z nim. Skąd wiesz tyle o druidach? Ojciec zawsze szanował ich wierzenia i zwyczaje. Było dla niego ważne, żebym też zrozumiał tę postawę. Za każdym razem, gdy wspominał o Airidzie, jego oczy dosłownie rozpalał płomień. Byli sobie bliscy, ale upływ czasu sprawił, że ich drogi się rozeszły. Okej. Nie, ale była stąd. Była kimś w rodzaju uczonej. Ratowała przed zapomnieniem zwyczaje i rytuały. Zmarła, gdy byłem młody. I... cóż, znam ją głównie z jej pism. Okej. Dobra. Destruction! Ale wjechał. Widać, że tutaj już się zaczyna mały labiryncik. O, też z gniazdem. Przekroczenie kontroli. Maksymalnego zdrowia, 5 degenerowania bariery, odporności na błyskawice. Lodowe ostrze, ale lodowych ostrzy i tak nie używam. O, a tutaj też pancerz trochę lepszy niby. Ale w sumie to nie. No, oho, patrzcie na to. Chyba to będzie lepsze, co nie? Jeszcze ze slotem. A tutaj mamy odpowiedniowy cier, obrażeń zadawanych wrogom w stanie spowolnienia. Odtrawień krytycznych, do obrażeń krytycznych aż daje plus. To w sumie spoko. Przeskanują od ciebie, zyskują... Za każdym razem, gdy seryjne błyskawice przeskakują od ciebie, to chyba jakiś specjalny umiejka jest. No i puste gniazdo, też coś do dodania, jakbyśmy chcieli. Chyba najlepiej białe, odporność na wszystkie żywioły. Przydałoby się to zboostować, ale dobra, na razie biegnijmy. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. No i pięknie. O, tutaj chyba coś mamy. Nie jestem jeszcze gotowa. Ale rozdupczęko by wyszło. No i mamy runiczny kamień. Dobra, wróćmy tą samą drogą, bo będziemy mniej bicia. Umiejętności zaklinania odblokowano. Ulala. A level, bo level ile zdobytego zostało. Dobra. To wiecie co? Obrażenie bezpośrednie umiejętności wywołują dodatkowe 110 od podpalenia w ciągu 8 sekund. 110 podpalenia. Fajne.
Tworzą się automatycznie po zużyciu 100 punktów many. Dobra, wiecie co? Standardowo zobaczę, co tu w necie piszą. Żeby to dać, mówisz? Dobra, w necie są za Fireboltem. Dobra, weźmy sobie jeden. Po to, żeby właśnie... Dobra, który to był przycisk? S? S, dobra. Okej. Zobaczymy, jak to faktycznie się sprawdzi. No dobra, no mamy w kolejne zaklinające gówno. Teraz technicznie powinniśmy być jeszcze bardziej potężni. Teoretycznie oczywiście. Ale wiadomo, jak jest. No nic, teoretycznie powinniśmy być potężniejsi. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. I myk. Leidalhal il oskul. O, udało się. No ale jeszcze drugi kamień muszę przynieść, wiesz? Zaczekaj tam. Spokój martwych. Przynajmniej na chwilę. A, okej. Okay. A, bo tutaj nie było, ni tu był ślepy zaułek. Okej. Okay. Aha, tu niczego nie było, ja myślałem, że to jest druga odnoga, że dwa kamienie trzeba przynieść. To chillera, chodź w takim razie. Idziemy. Halo, mieszka tu ktoś? Piękne symbole. Lilith tu była. Coś jest napisane na ołtarzu. Twoja stara jest napisane. Dziwne, o co może mu chodzić? Na kamień i korzeń, na łzy i cierpienie, nam przyszło podsycać przeszłości płomienie. W martwych oczach żar mamy przeklęci, dławi nas popiół, to cena pamięci. Ja grałem tylko w Diablo 2. Elegia autorstwa Airidy. Ona upamiętnia tych, którzy polegli w walce za Starotem. Słabi zginą. Popiół zapomni. Zaczekaj, my nie jesteśmy twoimi wrogami. Oho, chyba jednak nie zrozumiał aluzji. Pewnie nagina tych bohaterów do swojej woli. Airida nigdy by na to nie pozwoliła. Chyba że... Coś jej się stało. Nie mam tego, nie mam akurat tego pod to. Jeszcze nie wiemy. Bo tam to jest fajne, bo zobaczcie, seryjne błyskawice mają, ale niestety nie mam tego zaklęć, mam inne... Seryjne błyskawice to pewnie jest jeszcze inne zaklęcie, co nie? Bo pewnie wszystko ma... Jak na przykład jest bicz ładowań. O, na przykład ja poszedłem tutaj w wiązki błyskawic. Co nie? A są jeszcze seryjne błyskawice. No, no cóż, fajne, to kostur byłby idealny pod to. Ale nie pod moją klasę akurat. Poczekajcie, jeszcze go zobaczę. Czy tak, obrażenia bezpośrednie od umiejętności wywołują dodatkowo 110 punktów obrażeń od podpalenia. Czyli oprócz tego, że zadaje obrażenia tutaj 321, tak, tak rozumiem. Czyli nawet to i to chyba, tak? Bo to jak to działa? Że zaklinanie działa do tych umiejętności, których używam, tak? Czyli jak używam umiejki, to dodatkowo jeszcze ich tam podpalam, tak? Chyba tak to rozumiem. Czyli po prostu moja umiejka jest dużo wzmocniona i dodatkowe obrażenia od tego dostaję.
Dobra, chodź mój koleżko. Wiesz co, ja generalnie też raczej nie gram, ale Diablo to jest już taka klasyka dzionderek, że po prostu miałem ochotę. Bo jakby ja też nie gram hack and slash, ale Diablo to Diablo, no. Splugawienia. Jakby zasady to zasady. Demoniczne ślady na ich grobie i druidzkie runy budzące umarłych. Te runy, to misterne wykonanie. To dzieło Airidy. Dlaczego miałaby sprzymierzyć się z demonami? Widziałam już, jak inni ulegają Lilith. Ale poprzysięgła dbać o spokój umarłych. To... co teraz zrobimy? Musimy ją powstrzymać. Dobrze. Jak mawia ojciec, rozwiązań szukaj przed sobą, a nie w przeszłości. No, dobrze prawisz, a teraz chodź, powstrzymamy tą Asrarydę, która sprzymierzyła się z Lilith. Wszyscy sprzymierzają się z Lilith, tylko ja byłem na tyle silny, że się z nią nie sprzymierzyłem. Tak, jestem. Potężna czarodziejka, Bladeusz, no. Pokaż, jaki masz build. Chodzi ci o ekwipunek teraz? Otrzymywanie leczenia, ranga zamieć. Ranga meteory, odległych wrogów. Ten pancerz jest na jak spoko. Chociaż tu nie, on ma tu lepsze rzeczy, co nie? Tu robisz build, by wiesz, poddane staty. Możliwe. No ma jakieś, co nie? No ja generalnie jestem elektryczność, co nie? Czyli generalnie idę tutaj wbić błyskawic, tutaj wiązka błyskawic. Trochę ten, o, teleportacja, niestabilne prądy. Trochę elektryczności i trochę tego. Jak to się nazywa? I trochę mrozu. Ciekawe, no to jeszcze tak bardzo tego nie rozkminiałem, Remigiuszu, wiesz? Dobra, zadanie wykonane. Znajdź Airlidę, teraz musimy znaleźć Airlidę. No dobra, Airlida, jesteś tu? Słyszysz to? Przed nami. Przed nami? Wściekle krzyczy. No to możesz mi powiedzieć, co mam mogę poprawić na przykład, byczku. Godnych pochowanych w kopcach. Wracają do ziemi. Niech zaznają spokoju. No, jacyś ludzie tu przyszli. Myślałeś, że tak łatwo dołączymy do umarłych, chłopcze? Skąd ty się tu wziąłeś? Przeszliśmy przez kopce. W ogóle gdzie my jesteśmy? Bardzo odważnie. Bardzo głupio. W sumie tędy byłoby bliżej. Szczerze musiałbym zagrać magiem w Diablo 4, żeby ogarnąć temi w ogóle, bo inaczej w Diablo 3, ale da radę zrobić dobry set. Airida przechodziła tędy z rogatą kobietą. Nie jest to typowe dla niej towarzystwo. A, Lilith. Udały się do Samotni, na szczyt wzgórza. Chaos rozpętał się, gdy wiatr przyniósł ze sobą dźwięki talharfy Airidy. Jeśli chcecie iść ich śladem, to przez tę mgłę daleko nie zajdziecie. Chyba przyciągają ją wskrzeszone szczątki. Siema! Widzieliśmy paru na wzgórzach, zanim ten wyrwał się z ziemi.
Zostanę tu i przypilnuję tej dwójki. Mgła jest zbyt blisko, by zostawić ich tu samych. Dlaczego wciąż tu jesteś? To u nas kamienie, chłopcze. Pamiętam, gdy byłeś jeszcze... Powiedziałem, że zostanę, Arlo. Uparty jak ojciec. A nie mogę już z nim gadać. A mogę. Tak jest bezpieczniej niż błądzić we mgle. Te chatki to nie tylko kamienne ściany. Dzięki błogosławieństwu przodków chronią i przed burzą, i przed duchami. Kiedy wiatr złowrogi wyjąc cię goni. Nie, uczynny Rafał. Wśród chłodu kamieni się schronić. Mój numer nie zaczyna się na 517. Tak, właśnie tak. Mówiłem im, żeby zostali, ale i tak uciekli, gdy tylko przyszła ta mgła. Na pewno nic im nie jest. Znają te tereny jak własną kieszeń. Możliwe, ale strach ma to do siebie, że i z mądrych robi głupców. Ale co mikrofon? Jestem druhem jego ojca. Poznałem go podczas Dni Popiołu. Uratowałem mu życie. Chociaż Donan pewnie twierdzi, że to on uratował mnie. Kiedyś tu bywał, ale od dawna go nie widziałem. Swego czasu to nawet wpadałem do niego na kufelek piwa w tym jego wytwornym domostwie. Tak poznałem Jorina. Siema, widziałem cię na tegorocznym PGA, byłeś w kapturze, więc pomyślałem, że nie będę ci zawracać głowy, ale chciałem ci to powiedzieć, bo oglądałem cię od dzieciństwa. Spoko. Wszystko w porządku? Jedzenia mamy sporo. Naostrzyłam też miecz, na wypadek, gdyby duchy się zbliżyły. Dobrze ją nauczyłeś. Niewiele może nauczyć ktoś taki jak ja. Tak naprawdę... To dzięki niej tak długo tu wytrzymałem. Remig już pisze, pod inteligencję bazowa, pod atak i w ogóle masz jak dążę w egg i rozwiniesz statystyki, to tam masz. Jak bijesz od podstawowych, to w podstawowe trzeba lecieć. Ja biję różnie, co nie? Od podstawowej po główne, co nie? I po zaklęcia. No dobra, no to co? Znajdź i zniszcz ożywione szczątki. Musimy teraz znaleźć ożywione szczątki. Są zaznaczone na mapie, żeby nie było, więc będzie trochę łatwiej. Ale trzeba tam dojść. A młodemu się już odechciało chodzenie. Dobra, młody był i sobie już tam stwierdził, że zostanie. No jak zwykle ja muszę zrobić całą brudną robotę. A jakiś inny Paweł Diduszko? No to byczku, może to dziwna sprawa, bo mało jest Paweł Diduszko, ale znam, na pewno jakiś jest. No to w takim razie, a skąd wiesz, że wyciekł? Skąd takie info? No i szczątki rozdupczone, dobra. Nie jestem jeszcze gotowa. Bo właśnie patrzę na tę stronkę i alamurię youtuberów. Zadzwoniłem się już do Gimpera, Arciego i ma... Te Maxa, jaką stronkę? Jest jakaś stronka z wyciekami? Siema! Nie udźwignę więcej. A, no właśnie. Tak wypadałoby wrócić do miasta. Na Dark Webie? No nieźle. No to jak na Dark Webie, to tego nie zobaczę raczej, myczku, wiesz? To w ogóle dużo misji pobocznych, ale to wyrąbanko. Dobra, co chcieliśmy to zrobić? Kilka rzeczy przede wszystkim chciałem zrobić. To w ogóle otwórzmy. To też. Kilka rzeczy. Przede wszystkim to chyba nie, to jest ten. To jest się gorsze. Coś do maksymalnego zdrowia. Lodowe ostrze. Odporność na generowanie bariery.
Maksymalnego zdrowia. Szału nie ma. Tutaj mamy. Czy to jest lepsze? Nie, bo tutaj przyzwanie i piromania. Lepsze obrażenia, ale te dodatki takie sobie. No i mamy też to, co nie? I tylko, że to, ten kostur, widzicie, to jest tak, obrażenie zadane wrogom, ograniczenie kontroli. Średnie, dlaczego średnie? Dlatego, że... No, te seryjne błyskawice na mnie wchodzą, to nie jest pod nas. Tak jak patrzę, wiecie. Dobra, szczerze mówiąc, z tego co tutaj jest, to nic mnie nie interesuje, jedynie kamyczki sobie ulepszymy. Dobra, rozmontujmy tutaj, jak leci. Wszystkie przedmioty. Myk. Tego nie chcę rozmontować, a powinieneś w sumie. Wymaganie ten, nowy wygląd w ten. Obrażeń umiejętności, główne obrażeń z upływem czasu, obrażeń zadane wrogom z ograniczeniem kontroli. No jest fajne nawet, ale kurczę. Obrażenia to odsunięcie, obrażenie z wrogą w stanie ogłuszenia. Z ograniczoną kontrolą. 10 obrażeń z obrażeniem wrogą w ogóle z wszystkich współczynników. Tylko, że tego też nie zakładam wtedy, co nie? Dobra, nie ma co, nie podoba mi się to. Ta, dawaj to. O, jakieś osiągnięcie zdobyłem. A jak myślisz, Bladeuszu, Gowczy? Nie, Gowa 3 to mi się nie chce na razie grać. Wiesz, byczku? Dobra, wyciągnijmy to sobie. Możemy to połączyć, to połączyć możemy. Kozaczek, to sobie połączmy. Mam tylko to, co najlepsze. Odłamki z niebios. Dobra. I diamenta se od razu tutaj machniemy. I to ile daje obrażeń? 5 redukcji obrażeń odległych wrogów. A nie, tutaj odporność na wszystkie żywioły. Dobra, też to zmontujmy od razu. Co tu mamy? To moglibyśmy zamontować. Dobra, w sumie wszystko mamy na razie zamontowane. Odłóżmy kamyczki. Jak Diablo? W sensie mi się na razie podoba, choć wiesz, jeszcze dużo, dużo przede mną. Mi generalnie się podoba, całkiem przyjemnie się pyka, nie powiem. Co to za gówno jest? Jakiś początkowy kijek tu włożyłem, ale dobra, nie chcę mi się tego sprzedawać aktualnie. Dobra, to tak, wszystko fajnie. Moc ataku, pancerz, zdrowie, tak to wygląda. Przydałoby się manę zwiększyć. Z tych wszystkich rzeczy. Grałeś w inny Diablo, grałem w dwójkę i potem w dwójkę Resurrection, jak wyszła, ale tak poza tym to nie. O kurde, zarąbiste. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Fajne. Jestem latającym pomykiem. Mgła się przerzedza. Lepiej sprawdzę, co u Jorina. Dobra, i... No i zadanie wykonane, łatwa sprawa. Jak postępy fabularne? No lecimy teraz za zadaniem głównym. Udręczony lament się nazywa. Drogi są wolne. Musimy ruszyć do Brestajgu. Tam jest bezpieczniej. Wytrzymaliśmy tu długo. Radziliśmy sobie z gorszymi sytuacjami. Nie ma gorszych... dużo szczęścia. No właśnie, nie ma gorszych sytuacji. Jeśli jest tu Lili, grozi niebezpieczeństwo! Brestajg. Roi się tam od tych jełopów z katedry. Proszę, Arlo. To nie potrwa długo. Może powinniśmy z nim pójść, tatku? Byłoby miło napić się piwa. Zajmę się Airidą i Lilith.
Idź, upewnij się, że dotrą cali. Dobrze. Dziękuję ci. Znajdź na szczycie samotni. O, tutaj. Dobra, to zahaczymy tutaj o te miejsce, bo wiadomo, zadanie. W takim razie. Co to jest? Zbierz duchową energię z dzikiej zwierzyny? Okej. Ciekawe. Patrzcie, nie mogę się tam teleportować. Interesting. Kurde, no chyba, że faktycznie od drugiej strony tam można się tylko dostać. No zaraz sprawdzimy, czy z drugiej strony tam można się dostać. Gorsza sytuacja to niekończący się log w zadaniu pobocznych. No właśnie, ja dlatego nie robię zadań pobocznych związanych z wiecznym losem. O kurwa, ale się zaskoczyłem. Dlatego jak jest zadanie, coś zadanie pobocznym, ale wieczny log, to mi nie robię tego. Nie jestem jeszcze gotowa. O kurwa, ale jebu. Nie zdążyłem, nie mogłem się wyleczyć, bo się przewróciła. Ja pierdykam, ale fail. Nie, no nie wierzę, tak zginąć. Kurwa, no co za żenada, że tak powiem. Dobra, tu są silni całkiem. Kurwa, o kurwa, ale ostro. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Po co ja tu się udałem? A, chyba wykonałem, to w ogóle chyba zrobiłem to zadanie. Dobra, cokolwiek było to za zadanie, chyba zostało zrobione. Wróć do Meryn. Skradzione ustrojstwo. Wejść do tuneli, to nie. Zanieść to też przy okazji zrobimy, jak będziemy wracać. No zdarzyło się, no ale wiesz. Czemu nie mogę przez to się przeteleportować? No, normalnie w świecie muszę iść naokoło. Naprawdę chyba te dusze są zaznaczone na mapie. Taka dygresja. O, pewnie ich tu trochę jest na rozwalanych w takim razie. Dobra, nie mam czasu, żeby teraz się zajmować tymi pierdołami. Idziemy tam. Na chwilę zboczyłem tylko, żeby zrobić te zadanie poboczne, ale mamy tutaj ważniejsze sprawy. Musimy znaleźć Airedy na szczycie samotni. Samotnia to taka góra w Polsce, tak? Nie, to nie. Samotnia to chyba było schronisko, się tak nazywało. Jak się na Śnieżkę wchodziło. O kurwa, ale grubo. Powiem wam, że mam tutaj jedno takie bardzo potężne zaklęcie, które praktycznie jak uda się, tylko że dużo many bardzo wymaga i długi czas odrodzenia ma. Ale jak je zrobię, to po prostu one no miażdży każdego jak leci. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Ha!
I tak dobrze, że mana mi się w miarę szybko regeneruje. Bo gdyby nie to... Poczekaj, tędy dojdę? Dojdę. O kurde. No dużo obrażenia zadają, muszę na nich używać tarczy. Nie ma co tamto. Dobra, i teraz... A, teraz to mogę sobie spalić, to nieźle. Powstają z kopców. Patrz, nie chcą się te rąbane szczątki zniszczyć. Już powinny być martwe, a niezniszczalne są teraz, no nieźle. Oho, niebezpiecznie się zrobiło. Kurwa, ile tego gówna tu nasrało. Co jest? Kurwa, no oddalmy się trochę. Się trochę niebezpiecznie tu zrobiło. Kurwa! Widzę! Ja pierdykam, co tam się najlepszego stało? O kurde, Szandry, siemanko. Tak, użyłem już drugie pasywne zaklęcie, już wstawiłem sobie. Ja pierdykam, co to było? Dobrze, przeżyłem, całe szczęście. Nowy wrzut na ręce. Ale ja pierdykam, jak mnie strali. No dobra, no robimy drugie podejście, no nie będziemy debilami, ale generalnie powiem, przyznam się, że strasznie mnie strali. No jadka i to po grubości totalnie. To się regeneruje pomału. Kurde, nie sądziłem, że tak grubo będzie. Najlepsze jest to, że ja zniszczyłem te ożywione szczątki. Nie, ten przycisk. Patrzcie, one się nie chcą zniszczyć, kurwa! Debilstwo. Nic dziwnego, że obrywam, jak te szczątki nie chcą się zniszczyć, co nie? Patrzcie, nieśmiertelne są gówniaki. Nie wiem, co mnie tak wali, ale... To miejsce po prostu dziwnie, dziwny wpływ na mnie. Kurwa, dobra, musimy się stąd zawinąć w takim razie. Ale po prostu, żeby zabić wszystkich z daleka. Bo tam jest bardzo negatywna energia, wiecie? Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Kurwa, no co tu się dzieje najlepszego? Czemu tu tyle osób żyje i ma się świetnie? No co mi ta tyle obrażeń zadaje? No ja pierdykam. Trochę przesada z tymi obrażeniami, co nie? No ja bym te gówno zniszczył, gdyby się kurwa dało zniszczyć. Patrzcie, nad gówno lata za mną i nic się nie da zrobić, co nie? Dobra, cofnijmy się tu. Masakra jakaś. Nie jestem jeszcze gotowa.
Mogłoby się to odrodzić już. Byłoby super. No nie ma mikstur za bardzo. Patrzcie, no kurwa, no żyje gówno. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Czemu to cały czas kurwa się trzyma? No przecież to jest nienormalne. No jak ja mam to coś zrobić, jak tego się nie da zabić? Nie jestem jeszcze gotowa. Tego dużego, co jest na uwięzi, muszę zabić, mówisz? Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. No! Dobra, nareszcie. Jedna zrobiona. Zaraz będzie druga. Mamy to. Uff, zrobione. Dobra. Cofnijmy się do miasta tylko na chwilę. Dobra, czyli trzeba... Ja nie widziałem tego dużego, bo się zastanawiałem się, czemu oni są nieśmiertelni, a widzicie. To trzeba było dużego bydlaka zadźwić. No i, po, i to na przykład był trudniejszy fragment, co nie? W sensie czułem, że tutaj trzeba się naprawdę napocić. Dobra. Przyszedłem tylko po to, żeby uzupełnić te. Mamy jakieś te pierdoły, ale... Nic ciekawego. Małe problemy, ale się udało, co nie? Dobra, i teraz możemy iść dalej. No teraz musimy być bardziej czujni w takim razie. Czy tak jak ja widziałaś znaki? Nadchodzi piekło, a mój lud nie jest gotów, by stawić mu czoła. Jeszcze nie! Ale ty... Wyczuwam w tobie siłę. Podejdź bliżej. Podejdź bliżej, chcę cię przytulić. O kurwa. Podejdź bliżej. Chcę cię przytulić, co nie? No dobra, no skoro chcesz mnie tylko przytulić, to co może pójść nie tak, prawda? O! Ona sobie po prostu tu chilluje bombę! Tylko jedno z nas przeżyje tę walkę. Więc nacieszmy się przez chwilę tą burzą. To muzyka natury. Umarli właśnie mordują twoich pobratymców. Niektórzy zginą, to prawda, ale tak już działa natura. Jest jak tygiel. Słabych pochłania, a silnym daje jeszcze większą moc. To ci, którzy przetrwają, ocalą tę ziemię przed piekłem.
Zwiodły cię kłamstwa demonicy. Nie, to był mój wybór. Lilith jedynie dała mi moc potrzebną, bym wykonała swoją powinność. A ty co jej dałaś? W dziczy na wszystko trzeba sobie zapracować. Nawet ta wiedzę. Dowiedź swej wartości, a udzielę ci odpowiedzi. A, i za jej poszła. Albo nie, jednak sobie poszła. Jednak chilluj tu bombę. Dobra, zaraz ją rozdupczymy. Oho. Kurde, jakie silne byki. Kurwa, co to jest? Kurwa, jakie silne gówno. No weź umieraj, debilu. No nareszcie. No chodź tu. I to ma być ten potężny boss. Chyba Lamus. No chodź tu na solo. Ona elektrycznością wali. O nie, najgorzej. Ile ich tu nasrało. Chillera. O kurde, piaski ruchome. Wystarczy ich unikać tylko. No dobra, trochę do potrwa, bo widma są strasznie silne. Zwykły dzień. Nie jestem jeszcze gotowa. Możesz kurwa umrzeć? Boże, jaki nudny fragment. Dobra, turbo moc. No nareszcie, dawaj ją. Myk, myk, myk. Wiecie dlaczego tak małe obrażenia zadaje? Bo ona jest chyba odporna na rąbany ten. Na rąbaną elektryczność, a moje atut to jest elektryczność. Tak obstawiam. Musi być całkiem odporna na to gówno. Dobra, nie ma jej. Mimo wszystko i tak poszło całkiem łatwo. Siema, godlo. Mniejsza zwycięża. Niech tak będzie. Co zdradziłaś, Lilith? Powiedziałam jej, jak zniszczyć bariery wokół więzienia Astarota. Czemu? Moi ludzie zapomnieli, ile kosztowało nas pokonanie Astarota. O! Musiałam im przypomnieć. Nie spotkałeś Legiona, godlo? To źle szukałeś. Mógł go zniszczyć. To nie dadzą rady w walce przeciw całej potędze piekieł. I zasłusnęła.
No dobra, powiem wam, że to była walka, no przede wszystkim bardzo długa walka to była. Bo inaczej tego nazwać nie mogę. Długa walka przede wszystkim. Dobra, tutaj pogadajmy z Jorinem. I? Mam nadzieję, że odnalazła spokój. Nie sądziłem, że to się tak potoczy. Na ścieżce przeznaczenia bohaterstwo... Nie no, Alcatraz, to jest demo! ...święceniem. Matka tak mówiła. Muszę powiedzieć ojcu, co się stało. Co zrobiła Lilith. Nie możemy pozwolić, by zniszczyła coś jeszcze. No i się obraził. Ale jeden punkt umiejętności zdobyty. O, nowe zadanie poboczne. Oprócz tego musimy wrócić do zameczku. Dobra, to też wrócimy, ale pogadajmy, o co jej chodzi. Niektórzy z naszych najlepszych łowców nie wrócili ze wzgórz. Sami stali się zwierzyną, gdy nadeszła głodna mgła. Teraz ich zwłoki są pożywieniem dla padlinożerców. Tak nie powinno być. Powinni być naznaczeni symbolami przejścia. Tylko dawne ryty zapewnią im spokój po śmierci. O czym zapomniałem? Zapewnisz nasze ziemie, a odwagą dorównujesz tym, których straciliśmy. Zapewnisz im odpowiedni pochówek? Tutaj powiadasz. Oznacz miejsca spoczynku zaginionych łowców. Nie wiem, czy mi się chce to teraz ogarniać. Chyba wyrąbanką, szczerze mówiąc. Innym razem to ogarniemy. Ach, wracasz. Dziękuję. Wiedziałam, że mogę na tobie polegać. Odbierzmy nagrody za to, co już zrobiliśmy po prostu. Bo tego i tak już raczej nie zrobimy, bo strasznie dużo tych zadań byśmy musieli pobocznych zrobić, żeby wbić to. Co nie? To żeby wbić to, to byśmy musieli bardzo dużo pobocznych zadań zrobić. No i nie chce mi się po prostu, co nie? Fajne, w sensie, no fajne, że ten punkt umiejętności dodatkowe wbijasz. No ale roboty tyle, co nie miara. Więc myślę, że ten, pójdziemy se tutaj jeszcze, żeby to zanieść, bo to jest tylko odebranie zadania tak naprawdę. To od ojca? Naprawdę? Och, dzięki ci. No problem. Biegliśmy od wielu dni. Maluchy nie mają już siły oczu otworzyć. Cholernie za nim tęsknimy. Ale zrobił, co należało. Utrzymał rodzinę przy życiu. Jeszcze raz dziękuję. No, misja wykonana. No i tyle w sumie. Tu jeszcze trzeba zanieść temu. O kurde. Dobra. No to jeszcze chodźmy tu, bo tu trzeba zanieść tomy. I to będzie, jeśli chodzi o misje odebrane, to będzie tyle, co nie? Jeśli chodzi o misje dodatkowe. Niesamowite. Toż to jedno z dzieł pani Bregi. Myślałem, że wszystkie straciliśmy podczas inwazji. Musisz wiedzieć, że była wybitną uczoną. Okej. Dzięki ci, wędrowniczko. Niewiele po niej zostało. Niemniej to, co mamy, pokazuje dobitnie, ile dobrego cała ta rodzina zrobiła dla Skosglen. Dobra, no i najsik. No i co? No i musimy tam podejść, żeby zadanie wziąć.